Cześć, witajcie. Moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w drugim odcinku z randomowego survivalu w Infestation Survivor Stories. I gdzie my to jesteśmy? Gdzie nas wyrzuciło? Tutaj. Znowu do NORAD Military Base. Powiem jedno, nie polecam tam iść. Może tam spotkać super zombiaka i pewna śmierć. Dlatego nie polecam, ale najlepiej tam iść z grupą i najlepiej z lepszym wyposażeniem. Nie polecam. Dobra. Nasz kierunek dzisiejszy to, powiedzmy, będzie Emerald Peak Retreat. Jeżeli nic się nam złego nie stanie, to może jeszcze weźmiemy jeden kierunek. Wbiłem na serwer, gdzie jest ponad 40 graczy, a już nawet równo jest. Wiecie, no ja powiedziałem, czysty survival, czyli graczy musi być w cholerę. I takie info, być może dzisiaj już wrzucę tego vloga krótkiego, to może tam będzie 3-4 minuty. Plus może jeszcze jakieś zdjęcia tam wrzucę po tym vlogu, nie wiem, no cokolwiek, żebyście mogli popatrzeć, co ja to tam zwiedziłem. Oczywiście większość zdjęć to będzie z Rzymu. Nie wiem, czy tylko nie dać się z Rzymu, ale zobaczę, ja tam powybieram takie najlepsze zdjęcia do wrzucenia. Dobrze idę w ogóle? Dobrze idę. No i jak ocenicie, tak ocenicie, mnie to jest obojętne. Zrobiłem sobie jeszcze opening packa z tych paczek zwykłych oczywiście, więc to już jest od razu spoiler, że będzie też dzisiaj albo jutro, nie wiem. To będzie oczywiście ode mnie zależało. Próbowałem w poprzednim, do prze poprzedniego odcinka wrzucić jakąś nutę, ale jak szukałem horror music, to same po prostu porażki. No Twinkle Twinkle mi się podobało, ale to w ogóle nie pasuje do Warzy. Za mało, takie straszne. Dobra, to do Emerald Peak zmierzamy w dalszym ciągu przez góry. Mamy noc, mnie się to podoba, nagrywam po godzinie północ, czyli tak jak powiedziałem, survival czysty, randomowy i po godzinie północ. I wtedy można grać, wtedy można srać przy okazji. Ze strachu rzecz jasna. Ze szczęścia też można. Kaszel też mi musi towarzyszyć. To mnie boli. A, tu nie mogę się wspiąć. To źle. No to trzeba niestety nieco zejść z tej góry i pójść lasem. Ogólnie trochę oglądałem The Foresta i przyznam, że Wissamu. I no kurde, kusi mnie, żeby zagrać. Kusi i jeszcze raz kusi. Taki drugi Warzy, tylko 100 razy lepszy. Ale kusi. Oczywiście nie Warzy, tylko Infestation, bo się przyzwyczaiłem tej nazwy, mimo tego, że już ta nazwa nie istnieje. Te ćwierkające ptaszki dla klimatu, żeby nieco troszeczkę uspokoić gracza. Tak, znam tą metodę, tylko po to, żeby wzbudzić tak naprawdę cień podejrzenia i strachu. Dalej jest 40 graczy, no nieco spadło, ale dalej jest dużo i to mi się podoba. Jak tam zmierzamy? Dobrze. Ja nawet nie próbuję sprintować, bo to jest w ogóle bez sensu. Jak chodzę, to przy okazji z wami komentuję, co mam do powiedzenia i tak dalej. Tak, co do Gotika jeszcze, to stwierdziłem, że ten save, który robiłem od początku, był tak zdupiony, że sobie stwierdziłem, strzelę se tam może kilkanaście godzin i przy no life'ie w tego Gotika na nowo na rebalansie 2.0. No i powiedziałem, opłacało się, zrobiłem co trzeba i nawet mi wyszło. Oczywiście ten Gildia Magów Ognia, żeby nie było. Bo magia jest OP. Tylko będę musiał znowu się na... Znaczy nie znowu, bo nie grałem na rebalansie, ale będę musiał się naczytać podobno książek, które mają mi dać inteligencję. Więc
pomęczyć się pomęczę, ale dzięki czemu to mi bardzo pomoże, bo wtedy będę mógł praktycznie wszystko wybijać, co mi stanie na drodze. Tak to się boję podejść do trutnia, który mnie na hita zabije. A to jeszcze wina tego, żem się modlił do Beliara, który mi odebrał sporo życia. A to jest w ogóle głupota życia. Jak już przy nowej grze masz 50 życia, to ja tam mam 35. Jest katastrofa to, co zrobiłem. Dlatego stwierdziłem, nie, trzeba to od nowa zrobić. No i wyszło. No i dzisiaj postaram się również go wrzucić. Więc chyba będzie tak, Warzy, ale to jest jakby na noc, więc jakby to się nie liczyło. Co tam jeszcze? No, tego vloga bym spróbował wrzucić. No i tego Gotika. Jak tam? No troszeczkę żeśmy przeoczyli, ale idziemy do Emerald Peak. Taki przynajmniej był mój pierwszy zamierzony cel. Lokacji, ale fajne widoczki można pozwiedzać jeszcze przy okazji. Nie najgorsze te widoki. A właśnie mamy. A, bo myśmy wszystko stracili. No właśnie. Nie mamy nawet podstawowej latarynki. Bo wiecie, ja stworzyłem już tą postać i jej nie będę usuwał. Ona jest do serii. Pisał do mnie jeden z widzów, czy nie zrobiłbym serii z widzami. Ale to jest kwestia taka, czy ten widz, który prosi o to, będzie miał czas o północy i siły, żeby sobie nagrać to? To już jest pytanie, być albo nie być, więc to zależy tylko teraz od widza, bo ja nie będę o północy czekał godziny na tego kogoś, kto będzie chciał ze mną nagrać to, bo to mi się nie opłaca, tylko czas zmarnowany tak naprawdę. Dlatego, przepraszam, trzeba się umówić na ten termin konkretny i wiecie, i wtedy załatwiać takie formalności. Zrobię sobie taki trik jak numlok, a ja się napiję. Wiem, ten trik był niezbędny. Od znajomego się dowiedziałem. Wiem, głupie, piję w czasie survivalu. Ale to chyba mi nie zaszkodziło. Dobra, włącz z powrotem tego numloka. Jeszcze mi się coś z dupcy w klawiaturze. Mój przecinek dalej żyje. Pomimo tego, że po lewej i po prawej stronie obudowy przecinka zostało połamane, ale żyje. Ta klawiatura jest hardkorowa po prostu. Dzięki padowi od Xboxa, który go tak poturbował z mojej winy dwa razy. Ale wiecie, rage w FIFA. Ten meczek, który wczorajszy zagrałem, no 2-2. Dla mnie to jest po prostu skandal, co tej w siódmej lidze się dzieje. Nie wiem, jak nie przejdę do szóstej, to jest katastrofa dla mnie i tyle. I najwyżej będę się męczył poza nagraniem, choć powiedziałem, że zrobię drugą edycję siódmej ligi. A się zobaczy. A czemu ja... Lol. Ja cały czas chodziłem. Coś mi się numlok pobugował. Musiałem go dwa razy nacisnąć chyba. Przez przypadek. Dobra, mamy Emerald Peak. Już go widać stąd. Ale znam to miejsce. To jest tylko, nie wiem, kilka budynków, jakiś mini busik i szałas. I nic więcej. Ale zawsze można sprawdzić. O to chodzi. Po to właśnie to nagrywam, żeby nieco też czegoś nowego dowiedzieć. No już akurat na pierwszy odcinek zobaczyłem i doświadczyłem tego super zombiaka, który no po prostu był twardzielem. Nawet broń palna mu nie pomagała. Dlatego przy okazji ten odcinek jest jako ostrzeżeniem i przestrogą dla innych graczy, że super zombiaka niełatwo ubić. A samemu to jest niemożliwe praktycznie. Chyba że masz snajperkę OP, to wtedy możesz kozaczyć do takiego super zombiaka, ale z
z pistoletem, karabinkiem, SMG, czy co tam masz? Nie, w życiu. Dobra. Nie mogę przycelować, ale z daleka już widzę, że kilku zombiaków. A czy ja nie widzę tam gracza? Nie, to zombie, dobra. Bo on się tak dziwnie skrzywiał. Na pewno. O lui. Sorkin. Chyba teraz mnie czkawka weźmie. Ale dobra, jesteśmy już w Emerald Peak. Możemy je eksplorować. Jeżeli coś nam się uda, świetnie. Jak nie, aż dobrze. Dobra, teraz nieco odkucnijmy, żeby nas nie usłyszeli. Bo wiecie, jak to się potem dla nas może skończyć. Okej, lodóweczka. O lujo. Jest. Dobra. Napiję się jeszcze. O jest. Już pierwszy zombiak mnie wystraszył. Epicko. Dobra. Już jest ze mną lepiej. Ale nie sądziłem, że mnie zaskoczy. To się tak patrzy na znacznik, który jest po prawej stronie na górze. Coś jest na czerwono. To znaczy, że może mnie znalazł, ale kurde, tak mnie wystraszył bydlak. No kurde, już mi się udało oberwać. A coś w środku tego pojazdu jest. Lipa. Okej, czyli nic. No nie, chyba się jednak pomyliłem co do mojego stwierdzenia tego miejsca, bo ono jest całkiem inne. Dobra. O, tam na górę nie we... O, coś tu leży. O, jak to... Kastet. Świetnie. Przynajmniej będę mógł porządnie obijać im pyski. Okej. Pusta puszka. A wezmę. Tak przynajmniej dlatego, bo żeby ten item nie leżał. O, łom. I chyba myślę, że łom będzie lepszą bronią, ale kastet też sobie zostawimy na przyszłość. I siatka. Dobra, fajnie. Czyli przynajmniej mamy jakiś łom. Czyli nie jest najgorzej. Mogło być. O, teraz mi jakieś nożyczki jeszcze zrespiły. O, też weźmiemy. Przydadzą się kiedyś. Jeszcze sprawdzę dwa razy, bo wiecie, jak mają się co chwilę respić takie rzeczy, to lepiej to sprawdzić raz za porządnie niż potem żałować. Dobra. A, i odcinki będą zależeć od tego, jak długo przeżyję. Bo jak będzie godzinny, to oczywiście też go wrzucę. Więc nie ma tutaj żadnego problemu. Dobra, to... A nie, dobrze powiedziałem jednak. Zobaczcie, moja logika czasami jest albo off, albo on. Ale dobra, nie pomyliłem się jednak. A z tej perspektywy mi się tak wydawało, że to jest inne miejsce, które opisywałem. Dobra, rozejrzyj się dobrze. Rozejrzyj i nie zrób błędu. Dobra. Kurwa. A niech ten zombiak. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Jakbyś był martwy. Dobra. Spróbujemy wyminąć tego zombiaka. Albo najlepiej będzie, jak on stąd wyjdzie. Dobra, dzięki, wyręczył mnie. Tylko i teraz mamy przesrane, bo może nas któryś wykiwać. O Boże. O kurde. On to zaraz przyjdzie. Podejdzie. Skubany, rąbany synek. No jest. No, obtoczyli to miejsce. No i kretyn teraz chyba. Nie, myślałem, że wbił do budynku. Ma szczęście. No kurde, serio? No lol. Po ostatnim słodku się nie umiał wspiąć. Taki jego woł. Aj, tam. Dobra. No, tu zombiaka mamy. Kurde, no. Gdzie w nie pójdę? Zombiak. Za budynkiem zombiak.
Przy mojej stopie też zombiak. No kurde. Masakra. Dobra, teraz spróbujemy jakoś ich ominąć. O, tutaj się porozchodzili. Dla mnie dobrze. Dobra, wyminiemy ich bez problemu. Właśnie chodzi o to, że survival polega na tym, że im mniej zombiaków ubijesz, tym bardziej przetrwasz. Chociaż jeżeli jest już jakiś atak grupy zombiaków, to no, wtedy to już trzeba się bronić. Bo inaczej kupa. Dobra, ja sobie do tego busika wbijemy. Oh yeah. Coś tu będzie? Na razie nic, jeszcze nic. Coś tam na górze. Wiecie, jestem prawie że ekspert od lutowania. A ich, wiedziałem, że to zrobię. Chodź tu, zapraszam. A złomu, to szybko padniesz. No. Się złożył fajnie. Dziękuję bardzo. Jak na 30? No teraz jest 25 graczy, ale jak na 25 graczy to nie jest aż tak źle. Jeszcze da się przeżyć. Dobra, tu nic nie ma. Taka szkoda. Ale jeszcze półeczki są na górze. Tam też się warto rozglądać, bo się zawsze coś znajdzie. A dałoby się jakoś. Kuźwa. A tu się go zabije. Kurde. Autostopowiczów nie przyjmujemy. Jeszcze jeden? Bo jak tak, to bardzo chętnie, a ja zabiję. Dobra. Ale złoma to nieźle bije się. Więc to nie jest problem wybić paru zombiaków. Tylko gorzej, jak już jest grupa. To już jest katastrofa dla nas. Dobra. Okej, tu pusto. To tu też będzie pusto, nie? Dokładnie. Czyli to przewidziałem. Ojej. Ho, ho, ho. Czyżby ktoś tu był? Wszystko już przeszukane? Jeszcze sprawdzę tył tego domu. Bo tam też lubi coś się ukrywać ciekawego. Dobra. Ale powiem wam, teraz mi się lepiej gra. Bo już się raz wystraszyłem i coś znalazłem. Może nie broń palną, ale nie od razu, ale jest łom przynajmniej. I kastet. Dobra, czyli wychodzi na to, że w tym miejscu skończyliśmy nasze przygody. Zaćwierkasz. A ja ci zaćwierkotam, to ty już ogłuchniesz. Dobra. Okej, to teraz nasz kolejny cel to będzie chyba bezpośrednio Smallville, bo mamy najbliżej. No to trzeba stąd tylko uciec. Nie pozostaje nam nic innego. Czyli Emerald Peak Retreatment przeszukane pomyślnie. No, z lekkim draśnięciem, ale pomyślnie. Dlatego ja jestem zadowolony i nie narzekam na biedę, którą mam w itemach. Okej, kurde, skoczże lepiej. O jest, ten mnie prawie zauważył. Dobra. Teraz jakoś trzeba to ominąć. Dobra. Ten się nie zorientuje, że ja im ucieknę. Stracą fraga. A jakby stracili, to ja bym ich wydupił. Okej, dobrze my to idziemy? Mapa nam powie wszystko, dobra. Jest dobrze. Czyli się w dobrą stronę kierujemy. Dlatego, o, już nawet stąd widać Smallville. No to wystarczy, że tylko wyminę tych zombiaków i możemy pędzić. Uważać. O kurde. Nie ruszę. O kurde. Uciekaj. Teraz to trzeba przesprintować. A, widzicie? Teraz nie śpię. Teraz pomyślałem. I tak mniej więcej ilu zombiaków mnie goni? Tak na oko. Bo jak mam się bronić, to jeszcze zawsze mogę paru zombiakom łby poubijać. Nie ma problemu. Ojeju.
Dobra, odpuściły sobie. Na całe szczęście. A przy okazji szybciej dotrzemy do Smallville. A wiedziałem, że coś się tak stanie. Ale uciekłem im. I przynajmniej zrobiłem rozsądne posunięcie w tej sytuacji. No, czyli udało nam się przetrwać w Emerald Peak Retreatment. Ruszamy teraz do Smallville, w której zobaczymy, czy przetrwamy, bo to już jest miasteczko większe, więc tutaj trzeba uważać, iż możemy zginąć, bo w Smallville też lubią się szwendać różne typy. No i teraz się zwiększyło do 32. Bardzo fajnie. I to mnie cieszy z tego powodu, że udało mi się przetrwać i w ogóle, że jest tylu graczy. Przydałoby się trochę pożywienia znaleźć. Jakiegoś, kurde, picia. Bo kurczę, jest kiepściusieńko. Dobra, idź sobie, idź. Tylko wiesz, chodzi o to, że teraz musimy obmyślić kolejną strategię, w której trzeba będzie wszystkie nasze itemy możliwe albo otoczenie wykorzystać. Dobra, już jesteśmy nieopodal Smallville. Aha, mamy Polaka na tym serwerze. To fajnie, cieszę się. A mam zresztą wyrąbane na tych Polaków. Ciekawe. Jak spotkam tego Polaka, to może zawiążę z nim sojusz. A jeżeli nie będzie chciał, to mnie zadupi najwyżej, no. Co ja zrobię? Dobra, teraz się rozejrzyj. Bo i tak się obawiam, że we Smallville coś może tu się zdarzyć. Zapewne ktoś tu będzie, więc nie mogę się czuć samotnie. Zależy z jakiej to strony, czy samotnie podczas walki, czy samotnie jako ktoś, kto będzie moim nowym sojusznikiem. Dobra. A to, dlaczego ja tak... Co się dzieje? Czemu takie czerwone sygnały? Czyżbym wyczuwał jakiegoś... Człeka? Gracza? Oj, chyba coś tak czuję. I jeżeli teraz zginę, to zakończymy odcinek. I nie będę z tego powodu płakał nad rozlanym mlekiem. Tylko po prostu się go skończy. Dobra, Smallville. Czyli teraz tak, horda zombiaków. Możliwość spotkania gracza. I możliwość albo zyskania reputacji, albo zgonu. Decyzja należy do nas, to wszystko zależy ode mnie. Jak ja to rozegram? Może teraz nieco sobie przejdę kroczkiem, bo mnie nieco kciuk rozbolało od trzymania kontrola. Dobra. Coś czuję, że tu nie wejdę. Taka inteligencja World Infestation jest taka, że no łomem nie rozbijesz szyby czymkolwiek innym. Dobra. Pusto. To niedobrze. Czyli ten dom jest przeróbką. Wyłączną przeróbką. Gdzie by teraz pójść? Tam czy tam? Spróbujemy pójść tak. Obkrążymy sobie to Smallville. Przeszukamy je dokładnie. Każdy bloczek, domek, czy jak tam chcecie. I je po prostu spenetrujemy. Czy to z zombiaków, czy z graczy, czy z itemów. Zobaczymy. Bo jak na razie idzie mi w miarę dobrze. I sądziłem, że będzie gorzej. Ale no cóż. Rydz jak rydz, przekonałem się, że teraz jest dobra okazja na nagranie sobie Infestation. To wykorzystuję tą okazję. Tylko nieco teraz byś kucnął, bo widać niedaleko zombiaka. Najpierw będzie, jak się go ominie tradycyjnie. Nie widzi nas jeszcze. I oby nas nie zauważył do tego czasu.
da radę jakoś wejść do tego domu, czy będzie ciężko? Jak na razie planu nie ma, ale idzie mi dobrze. Więc nie narzekam w dalszym ciągu na brak akcji, bo to tak zawsze jest. Na początku grasz, marnuje się godzina, półtora, nie ma akcji, ale kiedyś przyjdzie ten czas, że ktoś ci przywali po pysku i już się zaczyna akcja tak naprawdę. Od pierwszego walnięcia. Dobra. Tu widzę zombiaka, jakieś beczułki. Nie usłyszał mnie, ale wiem, że się da wejść. Tylko trzeba z innej strony to zrobić. Da radę oknem? Nie da rady. To kiepsko. I lepiej się obrócę dwa razy w tą stronę i w tą, bo zawsze mogą mnie wziąć. Dobra, to teraz zrobimy taką akcję. No patrz, trzeba będzie się jeszcze położyć. No i tak nie wyjdzie. Co za inteligencja. No, ale ja nie chcę trzeciej osoby. Mówiłem coś chyba, nie? O! Teraz jak się położę, to powinno... No, really? No i doprawdy. Ale chyba będę musiał... Kurde. Weź ty się ukryj i nie ruszaj. Nie ruszaj ty się. Olujo. Weź go szybko, dobra, teraz drugi. Teraz drugi. Jak się chcecie bawić? Nie ma. Fajnie, że tutaj się akurat mogłem. O kurde, teraz trzeci. Dobrze, że te zombiaki są tak tępe, że nie podejdą do trupów i nie zorientują się, co jest grane. Kurde, będzie ciężko się do tego domu wbić. No nie mam wyboru, będę musiał ubić tego zombiaka, ale to dla dobra tej gry. Dobra. Temu już ucieknę. Okej, okay. I w końcu wbijamy do domu. Po kilku minutach rozkminy. Coś jest? Odcięta. A nie, myślałem, że odcięta ręka. Pół ręki. A to jest tylko po prostu... ta, no, ręka się przebiła. O, patelnia. Really? Ale wezmę. Tak po prostu, najwyżej potem będę wywalał. Pusta butelka. Sobie zombiak już tutaj mijał mnie. Jak tam w ogóle stoimy za kół? No tak sobie bym powiedział. Bo na razie jest tylko kiepsko. Ale nie narzekam. Jak będzie dobrze, to po prostu będziemy dalej lutować. Się rozejrzę. Okej, okay, czyli ten domek już mamy przeszukany. Jeszcze tą stodołkę bym sprawdził. Bo tam też lubi coś być ciekawego. Ogólnie wszystko trzeba sprawdzać, czy to jest w ogóle dobrze zrobione, czy nie. Ale warto, bo... O, i tak jak mówiłem... Co to? Jakiś plecaczek! Large! A niech mnie chybił! O kuźwa! Dobry! Dobry place. Teraz ile mamy slotów? 24. No zajebiście, po prostu. Good job. Nic więcej. No mówiłem, wszystko trzeba oglądać. Każdy szczegół. Znajdziesz tam, co chcesz. Ja szczerze mówiąc myślałem o broni palnej, ale plecak też może być, nie? Fajnie, fajnie. Ja tam zadowolony, zacież. Jakbym miał włączoną kamerkę, to byście zobaczyli. Ale w tej chwili zrobiłem zacież. Dobra, teraz tak. Chyba zrobimy w ten sposób, że przeszukamy kolejny domek. Jeśli będzie się dało. A jak nie, no to trudno, przewalone. Ale chyba widzę, że powinno się dać. Czekaj, ja spróbuję tak normalnie tu wejść. Trochę rozrusza mojego paluszka, kciuka.
Dobra, tu jakiś leżak. Samochodzik. Perennial, normalnie, z GTA. O, akurat już pół godziny mamy materiału za sobą. Bardzo się cieszę. Teraz tak, tu nic już nie będzie. W takim razie już nieważne. Ale te flary opłaca się tylko je rzucać w nocy. Te białe, rzecz jasna, bo kolor ma jakby znaczenie dla odpowiedniej pory dnia lub nocy. I kolejna patelnia, której chyba mi się już nie opłaca zbierać, bo już mam jedną w kolekcji. Ale tu coś mamy. Węgiel drzewny. Zawsze coś. Tak, zawsze coś. Powiem szczerze. Dobra, to teraz tak. Bardzo udany loot póki co. Large backpack to jest coś. No tak, bo teraz możemy nieść więcej rzeczy. O kurde, padnij. Padnij. O cholera. Jakiś ostrzał słyszę. Sztyk. O Jezu. Słyszycie tą strzelaninę? Ty się ukryj, chłopie. Ja nie mam żadnej broni palnej. Ojej. I teraz, właśnie teraz krąży we mnie decyzja. Uciec ze Smallville i przeżyć, czy być dalej i ryzykować? Czy lepiej poczekać, aż skończą się strzały? Kurde. Kto by pomyślał, że dojdzie do tej strzelaniny? Ja mówiłem, że będzie coś się działo w tym Smallville. Ja coś czułem, że coś się wydarzy. I się udało. Tak jak myślałem. Koniec już ostrzału? Jeszcze sprawdzę dla pewności, czy mi coś tu nie zaczęło pełzać. Powiedz. Nawet już tutaj piszą GGWP. Jak to się przyjęło powszechnie. Ło! Myślałem, że już cień pełzający. Dobra. A teraz jak się rozejrzę. O kurde, ile się zombiaków teraz tu zeszło. Z powodu tej jednej strzelaniny. Dobra. Dobra. Kilku zombiaków. Spoko. No cóż, ja tam bym wolał nie podchodzić. I coś czuję, że moja decyzja będzie taka, żebyśmy się stąd jakoś ulotnili. A to tylko dlatego, żeby nie ryzykować życiem. Jeszcze sprawdzę ten budynek. Tylko jak wyjdę z tego cało, rzecz jasna. I chyba tak myślę, że całego Smallville nie przeszukam. Ze względu na ryzyko, jakie mnie czeka. Bo przecież noszę ze sobą large backpacka, a to jest coś. To się nie zdarza, że często, żeby znaleźć coś takiego. No okej. Rozejrzyj się jeszcze raz ponownie. Dobra, wbijamy do tego budynku. Tu jeszcze się rozejrzę. Też pusto. To nie wiem, może ta strzelanina jest gdzie indziej, tylko odgłos broni jest tak wyraźny, że tego się nie dało. O, batoniki. Jak miło. Zaraz to sobie zjemy. Tylko najlepiej to zjeść w miejscu bezpiecznym. Nożyczki już mamy, więc nie dziękuję. No, powiem wam, nieźle. Jak na razie. Jeszcze mamy górę, to tam na górze sobie zjemy. Jak oczywiście przelutujemy to wszystko. Znowu węgiel drzewny, znowu łom. Tego nie zbieram, bo już. O, kusza. Fajnie. Fajna sprawa. Kolejny Chemlight, White. Dobra. Teraz sobie wypijemy sodę. No, a batona zjem później, bo wiecie, trzeba bardzo oszczędnie z jedzeniem. Bo to nie są żarty. Okej. Kurde, jakbym miał lornetkę, to bym wyraźnie się rozejrzał. Ale jak na razie nie widzę człowieka.
Dobra. Coś czuję, że chyba już jest bezpiecznie. Bo jest się tak chwilowa panika, niepewność, strach. Czy to nas ktoś nie zajuma, ale dobra. Czuję, że jestem tutaj bezpieczny. A jeżeli godzinka minie, to być może nawet skończymy odcinek. Nie wiem. Zależy to też od moich chęci jeszcze i mobilizacji do tego. Okej, czyli całkiem udanie nam to wyszło. Nie poszło nam to najgorzej w ogóle. Tylko teraz pytanie, co dalej? Co począć dalej właśnie, bo to jest pytanie kolejne. Dobra, tu nie pójdziemy, bo tam jest sterta zombiaków, a nie chcę mieć nieprzyjemności z tego względu, iż no, szybka śmierć powoduje u mnie potem wściekłość i zniechęcenie. Dobra, idę. Oczywiście nakłóconego, a mój kciuk będzie cierpiał. Trudno, ale przetrwam to. Teraz podejdziemy bliżej do taksówki i sprawdzimy, czy coś w niej nie ma. Pusto. Dobra, teraz może podejdziemy tam. W tej budce to chyba nic nie będzie, bo nawet nie będzie dało się wejść. To w sumie nawet dobrze. A i jak nam się uda przeszukać cały Smallville, to tak skończymy odcinek wtedy. Żeby wiecie, uczcić przetrwanie za pierwszym, znaczy już za drugim razem, bo za pierwszym razem mi się nie udało. Dobra, tu mamy tego zombiaka, którego bym najchętniej ominął, bądź zabił nawet, bo jest niebezpiecznie blisko. Teraz może mnie zauważyć. Wiecie, jak te zombiaki potrafią. No i właśnie teraz. No patrz. No. Teraz zareagował. Okej, coś tu mamy. Myślałem, że coś pod krzesłem jest, ale zdawało mi się. Druty. Na co? Mniej więcej drutów. Jeden starczy. Batoniczek. Też dobrze. Co? Jakie zaproszenie? Kij ci w oko. A i zombiak pewnie musiał. Tej. O kurde. O shita faka. Idzie tu. Idzie tu. Yo, madafaka. Patrzcie, nie bije mnie. Jeszcze mnie nie zbił. A to heca. Nie uciekaj, ja ci nie chcę zbić. Kurde, a wręcz przeciwnie. Kurde, ale nie wiem, jak się tu pisze teraz. To było chyba J. Kurde, nie pamiętam już, jak się czatowało, ale tak czy siak, czekaj, to jest ba Sewane. Sewane, czekajcie, zaproszę tą osobę. O ludzie, ile osób. Sewane, dobra. Zaproszę tą osobę. Być może nawet mi się uda z tą osobą przetrwać. No chyba, że jak nie chcę. O kurde. Słyszę strzały. Chyba znaczy, że jednak nie chcę sojuszu. Ale dziwne. No tak, co by mi taka osoba z patelnią zrobiła? W sumie ja mam łom, a patelnia to jest główienko przy. To nie chcesz tego zaproszenia? Czy gdzie ty jesteś? Sewane. Chyba ta osoba wyszła. Dobra. Nie będę zawracał sobie głowy tą osobą. Ale ja ją słyszę ciągle. Te kroki. Czyli ona tu musi być ze mną. Dlatego mówię ona, bo ma skin kobietki. A, dobra. Czas mój tu się skończył. Na to wychodzi.
No, trochę pograliśmy, dłużej przeżyliśmy, znaleźliśmy large backpacka i kuszę, tylko w której chyba nie było nawet bełtu. No, to nam się nie udało. No cóż, możesz się pocieszyć large backpackiem. I to była inna osoba, czyli to nie była ta osoba, która mnie nie zabiła wcześniej. Dobra, trudno. Tak czy inaczej, ja już i tak miałem trochę dosyć. Szkoda, że to straciłem. Ale cóż, ja się bawiłem, nie narzekam. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z randomowego survivalu z Infestation Survivor Stories. Jeżeli Wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!